Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa ponownie. Z tej strony Marcin Podlacki. Rozpoczynamy tym razem program Zamknięcie GPW. Pierwsze zamknięcie sesji w tym roku, ponieważ dziś oczywiście pierwsza sesja na warszawskim parkiecie i od razu bardzo mocne, dynamiczne wzrosty i nie tylko tak naprawdę w gronie komponentów WIG20, w gronie tych głównych indeksów, ale także na szerszym rynku, jeżeli chodzi o te mniejsze, średnie, mniejsze spółki, również obserwowaliśmy dziś bardzo mocne wzrosty, czego potwierdzeniem są także spore wzrosty tych mniejszych indeksów, takich jak MWIG 40, SWIG 80, czy wreszcie New Connect Index, który to zyskuje dziś blisko 4,5%. Bardzo mocne wzrosty w gronie głównych komponentów, głównych składowych właśnie tego indeksu notowanych na zapleczu GPW na małej giełdzie New Connect, ale do tego przejdziemy nieco później, no bo przecież my w tym programie skupiamy się w głównej mierze na giełdzie papierów wartościowych. No i jeżeli jesteśmy na głównym parkiecie, oczywiście, jeżeli jesteśmy już przy głównym parkiecie, rozpocznijmy może analizę dzisiaj sesji od tego, co wydarzyło się w gronie 20 składowych WIG-u 20. Tutaj dominował kolor zielony, natomiast kolor czerwony również występował. Jeżeli chodzi o kolor zielony, liderem wzrostów dziś walory Taurona, które zyskują powyżej 8%, natomiast trzeba powiedzieć, że te wzrosty były jeszcze nieco większe. Tauron przecież dziś pokonał poziom okrągłych 3 zł. Maksimum z dzisiejszej sesji to blisko 3 zł i 2 grosze. W tej chwili jesteśmy na poziomie 2,93 plus 7,9%. Jednak Tauron to, mimo że spółka z największymi wzrostami, wydaje mi się, że nieco więcej możemy powiedzieć o spółce KGHM, która dziś zyskuje 6%, a kurs jest na poziomie 194 zł. Jesteśmy na poziomie szczytu sprzed 7 lat, który jest jednocześnie historycznym szczytem notowań na walorach spółki miedziowej, dlatego też świetna postawa na walorach. No i przy okazji też trzeba powiedzieć o bardzo wysokich obrotach, obrotach na poziomie 118 milionów zł, które stanowią o tym, że KGHM jest na drugim miejscu na całym szerokim rynku, jeżeli chodzi o zestawienie spółek z największymi obrotami, spółek najbardziej aktywnych podczas dzisiejszej sesji. Pierwsze miejsce, myślę, nie jest to jakąś wielką niespodzianką, zajmują walory CD Projekt, które odnotowały już obroty na poziomie ponad 170 milionów złotych. Dzisiejsza sesja dosyć neutralna, ponieważ obserwujemy niewielką zmienność na walorach minimum 268, maksimum 279 zł, zatem no 11 mniej więcej, niecałe 11 zł, to jest około 3-4%, co biorąc pod uwagę skalę ostatnich zmian na walorach CD Projektu, rzeczywiście jest zmiennością niewielką, ale również skala obrotów jest już zdecydowanie mniejsza, przecież pamiętamy w ubiegłym roku sesję, podczas których walory CD Projektu i ich obroty przekraczały miliardy złotych nawet w trakcie jednego dnia. Dziś 170 milionów, no i wszystko wskazuje na to, że poniżej 200 milionów wyniesie obrót sesyjny. Patrzymy na obroty na całym szerokim rynku. Tutaj, jeżeli chodzi o WIG 20, 852 miliony złotych, natomiast jeżeli chodzi o WIG, miliard 141 milionów, no i wydawać by się mogło, że te obroty są również niezbyt wysokie. Natomiast ja tutaj pragnę zwrócić uwagę na tę różnicę pomiędzy obrotami WIG-u, czyli z całej giełdy, a WIG-u 20. Jest ona dzisiaj dosyć spora, bo jest to blisko 300 milionów złotych, zatem spółki, które są notowane na głównym parkiecie GPW, ale nie notowane w WIG-u 20, wygenerowały tak duże obroty podczas dzisiejszej sesji. Mamy jeszcze półtorej minuty, więc chciałbym powiedzieć o tym nieco więcej. Proszę spojrzeć na MWIG 40. Tutaj liderem wzrostów dziś XTB. XTB wybija w końcu z tego wsparcia, z tej konsolidacji, na której walory przecież poruszały się w ruchu bocznym przez kilka miesięcy. O tym powiem nieco więcej jeszcze za moment, ale też jutro w poranku GPW, w otwarciu GPW oczywiście, chciałbym poruszyć temat walorów XTB, które dziś, tak jak wspomniałem, rosną o ponad 12%, ale przecież te wzrosty już były zainicjowane jeszcze w starym roku, w końcówce grudnia. Dziś te wzrosty są, można powiedzieć, spowodowane tymi dywidendowymi nadziejami w XTB, gdzie zarząd przekazał w raporcie, że ocena nadzorcza firmy mieści się w obszarze zaleceń KNF-u. To zwiększa prawdopodobieństwo dywidendy i w efekcie akcje XTB drożeją dziś bardzo mocno. Drożeją najwięcej z grona wszystkich komponentów MWIG-u 40 oczywiście, natomiast ten 13% wzrost jest oczywiście, to nie jest wszystko, ponieważ
ponieważ walory XTB dziś drożały nawet o blisko 17%. Dziś świetna sesja również na walorach CI Games, Amrest, wzrosty powyżej 10%, natomiast nieco słabsza na walorach GTC Wirtualnej czy ING Banku Śląskiego. I jeszcze na szybko chciałbym spojrzeć na SWIG 80 w końcówce. Tutaj Polimex Mostostal, kolejną sesję z rzędu liderem wzrostów, plus 21%. Świetna sesja na walorach INC, które drożeją 15,6%. No i powiedziałbym, że widzę tutaj pewnego rodzaju analogię pomiędzy walorami XTB i walorami INC. Jedne i drugie w ostatnim czasie konsolidowały, ruch zatrzymał się w przypadku XTB w okolicach właśnie 16-17 zł, w przypadku INC w przedziale 6-7 zł, natomiast obydwie spółki z tej konsolidacji wybijają, no i przy okazji widzimy skalę tych wzrostów bardzo dynamiczną, no ale ja już wielokrotnie Państwu o tym wspominałem, im dłużej trwa konsolidacja na danym poziomie, im więcej tych akcji, mówiąc kolokwialnie, się przemieli, tym późniejsze wybicie ma większą skalę. Oczywiście wybicie w górę, ale również mogliśmy się spodziewać, może nie tyle mogliśmy się spodziewać, co w jakiś sposób prawdopodobne również było wyjście dołem z tej konsolidacji. Zawsze ruch może odbywać się w dwie strony, no i również w przypadku wyjścia dołem ten ruch najpewniej miałby nieco większą skalę. Dobrze, wybiła godzina 16.50, oczekujemy na zamknięcie, do zamknięcia zostało 10 minut, w tym czasie te kursy zamknięcia zostaną ustalone, natomiast chciałbym też Państwu powiedzieć o tym, które spółki dziś na GPW drożały najmocniej, no i tutaj przede wszystkim Prairie Mining plus 30%, Gaming Factory 25% na plusie, Mostostal VAR 23%, Remak i Sunex drożały również powyżej 20%, zatem widzimy te bardzo dynamiczne wzrosty na zaplecze głównych spółek, tych spółek z największą kapitalizacją. Natomiast słabiej radziły sobie walory Interboot minus 16%, Open Finance 12% pod kreską. Sporą część strat odrobiły banki Leszka Czarneckiego, Getin Nobl, przecież taniały około 20%, o tym mówiliśmy w otwarciu GPW, natomiast w tej chwili są około 11% pod kreską, więc mniej więcej połowa tych strat została odrobiona. Izoblok minus 7,8%. Izoblok domyka piątkę, jeżeli chodzi o te spółki z największymi spadkami podczas dzisiejszej sesji. Ja już teraz, póki pamiętam, chciałbym Państwa poinformować o tym, iż razem z portalem Comparik tworzymy na Facebooku taką grupę, która nazywa się Zyskowna Strona Giełdy. W ostatnim czasie ilość użytkowników, ilość członków tej grupy zmierza bardzo, już jesteśmy blisko 30 tysięcy osób. No i z tej okazji chcieliśmy przeprowadzić dla Państwa pierwszą taką inauguracyjną transmisję. Najprawdopodobniej już na początku przyszłego tygodnia, w której będziemy organizować dla Państwa również atrakcyjne konkursy, nagrody rzeczowe będą w tych konkursach do wygrania. Jeszcze forma tych konkursów nie jest ustalona, natomiast już teraz chciałbym Państwu sprzedać taką informację. No i też chcielibyśmy we współpracy z kolegami z redakcji od czasu do czasu, może to będzie raz w tygodniu, może częściej, prowadzić dla Państwa właśnie tam na kanale, na kanale facebookowym, facebookowej grupie Zyskowna Strona Giełdy, właśnie takie transmisje. Te transmisje będą się odbywać już po zakończeniu giełdowej sesji, być może będzie to godzina 18-19 i jeszcze też do końca tej formuły nie ustaliliśmy, natomiast wiem, że wielu z Państwa też dopytuje o takie programy popołudniowe, które można by na spokojnie oglądać już po zakończeniu sesji giełdowej, ale przede wszystkim po zakończeniu pracy, no bo przecież wielu z Państwa dopiero teraz być może ze swojej pracy wraca, dlatego też myślę, że te programy popołudniowe, wieczorne są dobrym pomysłem, tam już będziemy się z Państwem integrować, to będzie luźna dyskusja, tam będziemy odpowiadać w dużej mierze na Państwa pytania z czatu, będziemy analizować różne spółki, będziemy rozmawiać o perspektywach różnych spółek, dlatego też już teraz serdecznie zachęcam. Nie spoglądałem jeszcze dziś na czat, prawda, powiedziawszy. Witam Pana Piotra, Polukiem, Grzegorza, Karola, Krzysztofa, Zbyszka, Michała, Pszczołę, Arkadiusza, Harpinistę, Łukasza, Majkę, Etirps, Grzegorza, Andrew, Jacka. No i mógłbym tak jeszcze dalej czytać, natomiast oczywiście mija się to z sensem. Chciałbym też za każdym razem, witam wszystkich Państwa razem, dlatego też myślę, że nikt tutaj nie czuje się pokrzywdzony, natomiast oczywiście chciałbym też od czasu do czasu wyczytywać Państwa niki. Ja dzięki temu też widzę, że mamy stałe grono odbiorców, wiele z tych ników powtarza się tak naprawdę w każdym otwarciu, w każdym zamknięciu, co oczywiście niewątpliwie bardzo
bardzo mnie cieszy, bo ci stali widzowie i to tak naprawdę Państwo sprawiacie, że kanał się rozwija i staje się coraz bardziej popularny. No ale dobrze, przejdźmy już do analizy wykresów, jak to mamy standardowo w naszej formule. MK, widzę tutaj jeszcze, patrzę na komentarze. MK pisze o Polimexie. O Polimexie już wspominałem, dziś 20% na plusie, natomiast chciałbym też powiedzieć, że Polimex już rośnie od kilku sesji. Za moment spojrzymy na Polimex, to będzie jedna ze spółek, o których chciałbym powiedzieć nieco więcej. Może odpuścimy sobie XTB, dlatego że o XTB będziemy mówić jutro podczas otwarcia GPW, dlatego też dziś porozmawiamy o kilku innych spółkach. Jeżeli chodzi o WIG20 i o dzisiejszą sesję, proszę spojrzeć, tak wygląda przebieg od samych godzin porannych, od godziny 9. Najpierw ta luka wzrostowa na otwarciu, widzimy tutaj przejście płynne 2020-2021, pierwsza sesja, no i wzrosty, które wyprowadziły WIG20 już w pierwszych minutach handlu do poziomu powyżej 2000 punktów. Następnie WIG nieco stracił, spadliśmy w okolice 1993, no ale już dziś niższy poziom nie był odnotowany, nawet nie zbliżyliśmy się w okolice tego poziomu. Po domknięciu praktycznie całej luki wzrostowej z otwarcia walory zaczęły się umacniać, te wzrosty trwały w zasadzie przez całą sesję. W okolicach godziny 16-16.05 obserwowaliśmy poziom 2020 punktów, no i w końcówce sesji nieznaczne osłabienie, ale wydaje mi się, że dzisiejsze zamknięcie może przebiegać w okolicy 2020 punktów. Zobaczymy już za kilka dosłownie minut. Dzisiejszą analizę chciałbym rozpocząć od spółki KGHM. Już Państwu wrzucam KGHM na wykres. Jeżeli chodzi o KGHM, tutaj tak jak wspominałem, dzisiejsza sesja przebiegała pod znakiem bardzo mocnych wzrostów. Skala wzrostów tutaj w rankingu spółek, które radziły sobie najlepiej, KGHM jest na drugim miejscu. Jeżeli chodzi o WIG20, ustępuje miejsca tylko Tauronowi. 194 zł w tych okolicach najpewniej będzie zamknięcie, natomiast obserwowaliśmy już dziś poziom 194,60, to maksimum dzisiejszej sesji. Natomiast proszę spojrzeć na ten wykres. Przedstawiam w tym momencie Państwu notowania historyczne, czyli od momentu, kiedy KGHM jest notowany na warszawskiej giełdzie. Była to końcówka 2002 roku, kiedy obserwowaliśmy debiut KGHM-u. No i w tej już bardzo długiej historii, mniej więcej 18-19-letniej, widzimy, że trzykrotnie KGHM zbliżał się do okolic 200 zł. Miało to miejsce po raz pierwszy w roku 2011, następnie w roku 2013. No i teraz 2020-2021 rok, przełom tych dwóch lat, to trzecia próba ataku na okrągłe 200 zł. Czy ona zakończy się powodzeniem? Ciężko powiedzieć. Natomiast biorąc pod uwagę notowania historyczne, to jak zachowywał się kurs, no i biorąc pod uwagę przede wszystkim to, co widzimy teraz na wykresie, czyli ten bardzo dynamiczny wzrost w krótkim okresie, wskaźnik RSI zbliżający się bardzo mocno, w zasadzie jest już na poziomie mniej więcej pokazującym wykupienie na walorach, wydaje mi się, że po raz kolejny 200 zł może być problematyczne, przynajmniej już teraz w krótkim terminie, jeżeli chodzi o próbę ataku, przebicia. No, atak jak najbardziej, myślę, jest możliwy i poziom 200 zł może być testowany jeszcze w tym tygodniu, natomiast czy uda się go wybić? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę notowania historyczne, bardziej prawdopodobny będzie jednak scenariusz nieznacznego odbicia i osiągnięcie 200 zł będzie to świetne miejsce do realizacji zysków, realizacji bardzo wysokich zysków. Mamy tutaj wykres 6-miesięczny, ale zobaczmy sobie na wykres choćby 1-miesięczny. Przed miesiącem za jedną akcję spółki płaciliśmy 160 kilka złotych, no więc jesteśmy w tej chwili już o mniej więcej 20% wyżej od tego poziomu, ale jeżeli zobaczymy sobie na wykres od początku 2020, muszę to zrobić nieco szerzej, od początku 2020 roku, więc 12 ostatnich miesięcy, no mamy tutaj wzrost 100% mniej więcej w tym momencie, natomiast gdybyśmy analizowali sobie dołek, covidowy dołek z połowy marca, tutaj walory KGHM-u potaniały do poziomu poniżej 50 zł, zatem mamy w tej chwili poziom kursowy czterokrotnie wyższy niż miało to miejsce przed mniej więcej 9 miesiącami. Kolejną ze spółek, którą chciałbym przeanalizować, jest to spółka, o której pisał MK. Jest to Polimex Mostostal. Polimex Mostostal jest jedną ze spółek, z którą próbujemy się skontaktować, umówić na jakiś być może wywiad, być może jakiś czat inwestorski, ale raczej wywiad, bo tutaj widziałem jeszcze przed transmisją padło pytanie na czacie, kiedy najbliższe wywiady na żywo, jakieś rozmowy ze spółkami. Teraz bardzo wiele tych zapytań zostało z naszej strony rozesłanych. Ja oczywiście za każdym razem gdzieś tam staram się komunikować, rozmawiać ze spółkami, które w danym momencie są bardzo popularne, które na
których walorach obserwujemy wzmożone obroty związane często z czy to dobrymi wynikami finansowymi lub słabymi, czy to z jakąś publikacją strategii rozwoju na kolejne lata, czy też z innymi komunikatami, ale wzrost obrotów, wzrost, duże zmiany na kursie to też właśnie te spółki, które są bardzo popularne i z którymi staramy się umawiać wywiady i jak najczęściej rozmawiać na naszej antenie Comparik. Jeżeli chodzi o Polimex, tak jak wspomniałem, te wzrosty to nie tylko dziś, bo widzimy, wzrosty rozpoczęły się już podczas sesji 29 grudnia, wtedy Polimex startował z okolic 2 zł 25 groszy, no i w ciągu tych raptem trzech sesji udało się zyskać mniej więcej 100%, zatem no, widzimy bardzo dynamiczny wzrost, no i tutaj widzimy, że ten poziom 2 zł 25 groszy to poziom w dużym uproszczeniu oczywiście, poziom konsolidacji, widzimy, że tak naprawdę po tym osłabieniu z marca bieżącego roku i powrocie w okolice 2 zł 20 groszy, w okolicach tego kursu przebiegała 200-sesyjna średnia krocząca i uśredniając w okolicach tego kursu walory konsolidowały właściwie od połowy kwietnia, zatem przez mniej więcej 3 kwartały cały czas Polimex konsolidował, ale jak już doszło do wybicia, no to jego skala jest bardzo mocna, imponująca, no i tutaj też obserwujemy bardzo mocne wybicie wskaźnika RSI, który już w tej chwili zdecydowanie wskazuje na poziom wykupienia na walorach, dlatego też wydaje mi się, że jak najbardziej możliwa będzie korekta na walorach spółki. No i ja tutaj pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że być może w najbliższych dniach będziemy obserwować już szczyt tych wzrostów i takie odwrócenie, które będzie mieć charakter bardzo dynamiczny, no bo już nauczony doświadczeniem gdzieś tam. No i na przykładzie wielu spółek, które rosły tak bardzo dynamicznie, to załamanie najczęściej nie wygląda w ten sposób, że walory otwierają się, nie wiem, na poziomie minus 1% i następnie te spadki są powoli powiększane, tylko najczęściej wygląda to tak, że obserwujemy w trakcie sesji wzrosty nawet kilkunastoprocentowe i następuje dynamiczne załamanie i w ciągu kilkudziesięciu minut obserwujemy przejście z plus na przykład kilkunastu procent do poziomu minus kilkunastu procent. Dlatego też przed tym przestrzegam, proszę uważnie obserwować walory Polimex, bo być może taki ruch będzie miał miejsce już w najbliższym czasie. Jest to oczywiście jeden z możliwych scenariuszy, natomiast oczywiście uważam, że jak najbardziej taki scenariusz jest możliwy. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję na giełdzie papierów wartościowych, przechodzi ona już do historii, godzina 17.01, zatem jesteśmy minutę, już w zasadzie 2 minuty po zamknięciu dzisiejszej sesji. Mówiłem o spółkach, które radziły sobie najlepiej, do tego za moment jeszcze wrócę, natomiast chciałbym też powiedzieć o spółkach, które radziły sobie dziś nieco słabiej. Pamiętam, jak dziś podczas otwarcia mówiłem o tym, że możliwa będzie korekta na walorach CCC, no i taka też korekta dziś miała miejsce podczas sesji. Dziś 2,7% spadek, byliśmy mniej więcej 3% pod kreską, jeżeli chodzi o minimum sesji sesyjne. CCC dzisiaj spółką, która radziła sobie najgorzej w gronie komponentów WIG20. Słabiej radziły sobie również walory LPP, minus 2,2%. Powyżej 1% tracił cyfrowy Polsat, no i Alior Bank dokładnie minus 1%. Przepraszam, jeszcze PZU 1% i 0,02 pod kreską. Tutaj spory spadek w końcówce sesji zaliczyły walory PZU. Liderem wzrostów Tauron, który zyskuje 8,8%, 2,96 to kurs zamknięcia. KGHM na zamknięciu szczyt dzisiejszej sesji plus 6,4%, 194,75, tak wysoko walory KGHM nie były notowane jeszcze podczas dzisiejszej sesji, no i to zamknięcie jest oczywiście jak najbardziej optymistyczne, natomiast patrzę na arkusz zleceń na zamknięciu, widzimy, że tutaj sporo tych zleceń zostało po stronie sprzedaży, ponad 3000 akcji, jeszcze mamy 7 zleceń po każdej cenie, nie, przepraszam, tutaj mamy oczywiście po cenie ustalonej 194,75 po cenie zamknięcia, dlatego też jeszcze przez no mniej więcej 1,5 minuty można akcje po takiej cenie nabywać, natomiast zazwyczaj jest tak, oczywiście tutaj to jest mniej więcej zrównoważone, więc tych akcji jest stosunkowo dużo, natomiast patrząc na to, co mamy po stronie kupna, jest to udział niewielki, natomiast oczywiście jest pewna prawidłowość, jeżeli chodzi o zamknięcia sesji, jeżeli obserwujemy bardzo dużo zleceń, nawet nie tyle jeżeli chodzi o ilość, ale o ilość, o wolumen, ale o ilość zleceń, jeżeli tych zleceń sporo zostaje po stronie kupna lub po stronie sprzedaży, możemy spodziewać się kontynuacji danego ruchu podczas otwarcia kolejnej sesji, jeżeli żadne czynniki zewnętrzne nie będą miały miejsca.
No ale to oczywiście też jest coś, co nie jest regułą. Od tego mamy oczywiście wiele ustępstw, wiele wyjątków. Natomiast tak wyglądała sesja, jeżeli chodzi o KGHM. WIG20 dziś 2008 punktów, 1,25% na plusie na zamknięciu, więc jesteśmy 12 punktów poniżej sesyjnego szczytu. Natomiast w dalszym ciągu jest to zamknięcie bardzo dobre. Poziom 2000 punktów, który został stracony podczas ostatniej sesji w roku, podczas środowej sesji w ubiegłym tygodniu, dziś już powrócił, mamy dwójkę z przodu, no i wydaje się, że perspektywy jak najbardziej dobre w dalszym ciągu przed indeksem WIG20. Być może w kolejnych sesjach na początku, w pierwszej połowie stycznia, na początku roku, będziemy odrabiać straty, które WIG20 zanotował w całym 2020, gdybyśmy analizowali początek i koniec roku, no i wydaje się, że już w styczniu uda się te straty odrobić, natomiast oczywiście wszystko jest tutaj możliwe. Mówię oczywiście tutaj na podstawie tego trendu wzrostowego, który rysuje się na wykresie WIG-u 20 już od kilku dobrych tygodni, dlatego też na tej podstawie wysnuwam taką tezę. Natomiast oczywiście wszystko może się zdarzyć po tak dynamicznych wzrostach, jak te, które obserwowaliśmy, jak najbardziej oczywiście może przyjść korekta. Przejdźmy do analizy zamknięcia w gronie mniejszych indeksów. Jeżeli chodzi o MWIG 40, tutaj liderem wzrostów XTB plus 14%, 20 zł i 40 groszy, aż 37 milionów złotych wyniósł obrót na akcjach spółki. Dobrze radziły sobie również walory CI Games, a także Amrest. Każda z nich drożała o ponad 10%. Również tutaj obroty bardzo wysokie. Jeżeli chodzi o Amrest, zamknięcie na poziomie sesyjnego szczytu, właśnie 30,75. Dziś droższe, drożej nie mogliśmy kupić bądź sprzedać akcji. To sesyjny szczyt. Natomiast też trzeba powiedzieć o tym, że dziś walory były notowane również na poziomie 28 zł, więc był to poziom raptem o 1% wyższy od kursu odniesienia z środowej sesji. Zatem dziś walory zaliczyły drogę, nie obserwowaliśmy luki wzrostowej na otwarciu, natomiast obserwowaliśmy drogę od z poziomu plus 1 do plus 11% w trakcie sesji. Najgorzej radziły sobie walory Global Trade Center, które traciły 3,3%, 6,96% to kurs zamknięcia, Dom Development minus 2,6%, traciły również walory Asseco C, a także Wirtualna Polska. Jeżeli chodzi o SWIG 80, tutaj liderem wzrostów Polimex Mostostal 4,53%, 21,7% na zamknięciu, o tyle drożały walory spółki. No i tutaj chciałbym pokazać to, o czym mówiłem na przykładzie KGHM-u. Proszę spojrzeć, aż 94 tysiące akcji zostały po stronie sprzedaży, 11 zleceń. Dlatego też można było jeszcze dziś na zamknięciu zakupić aż no mniej więcej akcje za 400 tysięcy złotych po tym kursie 4,53. Dlatego też to pokazuje, że inwestorzy jednak chcieli sprzedawać po tym kursie, ale już nie było chętnych do zakupu na zamknięciu dzisiejszej sesji. INC plus 15,3%, 8,14 zł. Świetna sesja również na walorach Airway Medics, Mirbud, a także Stal Export. Świetnie radzą sobie spółki z sektora budowlanego. Jutro w programie będziemy analizować jedną z nich, natomiast również chciałbym porozmawiać z kimś ze spółki, być może z przedstawicielem zarządu spółki Budimex. Takie rozmowy trwają. Mam nadzieję, że uda mi się na taką rozmowę jeszcze w tym tygodniu umówić. Oczywiście będę Państwa na bieżąco o tym informował. Jeżeli chodzi o SWIG 80, tutaj najsłabiej radziły sobie walory banków Getin Noble minus 11,5%, Getin 10,5% pod kreską. Słabiej radziły sobie również walory Harper, Higienix, a także PBKM, które traciły powyżej 3%. No i w końcu wisienka na torcie, czy jak mawiał jeden ze sławnych piłkarzy, truskawka na torcie, czyli New Connect, parkiet New Connect. Tutaj liderem wzrostu walory Play to Chill, liderem, choć na zamknięciu nie obserwowaliśmy już otwarcia po tej cenie 17,88 plus 57%. Najwyższy kurs dzisiejszej sesji to 16,26 i w tym miejscu walory zostały zawieszone na górnych widełkach i nie zostały już puszczone do notowań. Natomiast wszystko wskazuje na to, że takie wznowienie notowań będzie mieć miejsce jutro na otwarciu sesji i będziemy obserwować kilkunasto bądź kilkudziesięcioprocentowy wzrost już na samym otwarciu. Świetna sesja również na walorach Medcamp, które drożały o 33%, Genix One 24,4%,
4% na plusie. Dobrze radziły sobie również spółki z sektora fotowoltaicznego. Oczywiście tutaj przede wszystkim Photon Energy plus 20%. Przypominam, że Photon jutro przechodzi z parkietu New Connect na parkiet główny GPW. Dobra sesja Columbusa, który drożał 10%. Dobra postawa również na walorach BLIRT, LETUS, około 16% wzrosty. Natomiast po drugiej stronie mamy EDAP, MEDAP oczywiście minus 7,5%, SimFabric 6% pod kreską. Traciły również walory spółek gamingowych, takich jak One More Level czy Farm 51. Jednak tutaj te spadki, biorąc pod uwagę skalę wzrostów spółek, które były po drugiej stronie zestawienia, są bardzo, bardzo nieznaczne. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy program. Tutaj widzę pytanie, skąd takie wzrosty na Play to Chill. No, należy pamiętać o tym, że tuż po otwarciu obserwowaliśmy nieco słabszą postawę na walorach Play to Chill, a jednak sektor gamingowy w ostatnim czasie jest bardzo mocny, no i wydawać by się mogło, że ta nieco słabsza postawa na otwarciu wiązała się z tym, że po prostu inwestorzy realizowali zyski, no bo część inwestorów mogła zapisać się na akcje jeszcze poniżej tej ceny, po której akcje były ustalone, poniżej ceny, po której ustalona była cena emisyjna, dlatego też krótkie spowolnienie, nieznaczny spadek, no ale jak już obserwowaliśmy wzrosty, no to ich skala była bardzo wysoka i ich skala przekracza już 100% w ciągu raptem kilku sesji. No i tutaj, jeżeli powiedziałem już o Play to Chill, chciałbym jeszcze powiedzieć o drugiej spółce, która debiutowała również w końcówce ubiegłego roku, spółce gamingowej. Mowa oczywiście o Detalion Games. Spółka również na otwarciu radziła sobie nieco słabiej, walory traciły, kursy spadły w okolice 9 zł, nawet nieco poniżej 9 zł, a dziś obserwowaliśmy już bardzo dynamiczne, ponad 30% wzrosty i wzrost do poziomu powyżej 12 zł. Zatem po nieco słabszych otwarciach, nieco słabszych debiutach tych dwóch spółek, które to debiuty, być może nie słabsze debiuty, były pokłosiem ostatniej sytuacji związanej z CD Projektem jako liderem tej branży właśnie gamingowej, no to już te ostatnie sesje, przede wszystkim dzisiejsza sesja, pokazują siłę w tych spółkach, które właśnie debiutowały w końcówce roku i pokazują właśnie bardzo, bardzo dynamiczne wzrosty. I te wzrosty najpewniej będą kontynuowane jutro, przynajmniej na otwarciu sesji. Bardzo Państwu dziękuję za dziś, dziękuję za wszystkie komentarze, za obecność. Słyszymy się jutro o godzinie 8.45. Najpierw w przeglądzie komunikatów giełdowych, następnie już w otwarciu GPW, gdzie będziemy wspólnie na żywo analizować otwarcie na warszawskim parkiecie. Do usłyszenia, życzę udanego wieczoru, pozdrawiam.